W ostatnim czasie często wracam do tej mądrości starożytnych, że korzyści rosną powoli. Firmy takie jak tę buduje się wolno, zyski rosną wolno, a straty potrafią pojawić się nagle i zabrać dorobek życia, zabrać właściwie wszystko, co budowało się przez lata, czasami przez dziesięciolecia. I ten kryzys ostatni, epidemia COVID-19 ma właśnie taką charakterystykę. On cechuje się tym, że bardzo wiele przedsiębiorstw, bardzo wielu przedsiębiorców stanęło wobec egzystencjalnego zagrożenia, a wraz z nim wobec takiego zagrożenia stanęły setki tysięcy, miliony miejsc pracy. Miejsc pracy dla milionów Polaków, którzy właściwie pierwszy raz z tak ogromnym zagrożeniem, ogromnym ryzykiem w skali tak masowej spotkali się od wielu dziesięcioleci. Dlatego na samym początku postawiliśmy sobie te zadania, żeby chronić miejsca pracy poprzez działanie ręka w rękę z przedsiębiorcami. I tutaj usłyszałem od panów prezesów, że udało się to zrobić. Udało się tu w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku ochronić te miejsca pracy i firmę, która właściwie powstała z niczego 20 kilka lat temu, czy już pewnie blisko 30 lat temu, również pomóc ocalić. Firmę, która dzisiaj działa na 4 kontynentach, jest eksporterem specjalistycznej chemii budowlanej i jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. Konkurującej zresztą, jak powiedział mi przed chwilą pan prezes, z gigantami, którzy właściwie tworzyli swoje firmy sto kilkadziesiąt lat temu. My nie mieliśmy tyle czasu i dlatego tym większą wagę przykładam do tego, żeby ochronić polskich przedsiębiorców. I dzisiaj jesteśmy w takim niezwykle krytycznym momencie całej epidemii, bo z jednej strony spływają do nas niezłe dane makroekonomiczne. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał dane za PKB, wstępne dane za PKB, wzrost gospodarczy czy dane gospodarcze za zeszły rok. I okazuje się, że ten spadek, ta recesja jest jedna z najpłytszych i dużo płytsza niż nam się wydawało jeszcze parę miesięcy temu. Mówiliśmy minus 4,5 albo minus 3,5%. Tymczasem okazało się, że to jest według wstępnych danych minus 2,8, a więc dużo lepiej niż się wydawało. I to bardzo dobrze. Produkcja przemysłowa w grudniu wszystkich zaskoczyła 11,3%. To też bardzo dobrze. Bezrobocie dużo niższe niż prognozowano jeszcze kilka miesięcy temu. Mówiono, że będzie dwucyfrowe, 10%. Rzeczywiście w Hiszpanii szaleje bezrobocie, we Włoszech ogromny problem, bezrobocie wśród młodych. U nas zasadniczo poradziliśmy sobie z tym problemem, ale to jest obraz makrogospodarki. A jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to pokazują też te problemy w skali mikro i zwłaszcza w wielu branżach bezpośrednio teraz dotkniętych przez lockdown, przez tą drugą, a może już trzecią falę epidemii. W branżach takich jak gastronomia czy cała turystyka wraz z hotelarstwem, ale także szeroko rozumiane branże takie jak rozrywka, fitness, siłownie. One wszystkie bardzo mocno cierpią. Dlatego zdecydowałem, że również za styczeń i za luty, nie tylko za grudzień, będzie obowiązywała możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji 5 000 zł przez każdą z tych jednoosobowych działalności gospodarczych, którym obroty za kolejny miesiąc spadły o 40 lub więcej procent. A w branżach zamkniętych to oczywiście niestety jest czasami dużo więcej, bo ileż może ta restauracja na wynos różnych posiłków serwować. Drodzy Państwo, rozumiem, drodzy przedsiębiorcy, Waszą irytację, Wasze rozgoryczenie, bo powoli otwieramy gospodarkę. Najpierw klasy 1 do 3 po to, żeby ludzie pracujący mogli pójść do pracy. Teraz podjęliśmy decyzję o niektórych miejscach kultury, o galeriach handlowych, tak żeby polscy przedsiębiorcy mogli tam sprzedawać swoje produkty. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach dane epidemiczne pozwolą nam na podjęcie decyzji kolejnych, ale mamy do czynienia z niezwykle nieprzewidywalnym zjawiskiem. Epidemia jest skrajnie nieprzewidywalna. Przekonali się o tym nasi przyjaciele z zachodniej Europy, którzy rejestrują teraz rekordy zakażeń dziennie i rekordy zgonów. Chcemy tego uniknąć, stąd nasza ostrożność. Dlatego staramy się w dialogu z ekspertami, z najwybitniejszymi w Polsce epidemiologami, wirusologami, specjalistami od chorób zakaźnych, wypracowywać najbardziej optymalne rozwiązania z jednej strony dla gospodarki, z drugiej strony dla ochrony zdrowia i życia, bo te dwa cele, szanowni państwo, drodzy rodacy, przyświecały nam równocześnie, żeby chronić miejsca pracy, bo to tragedia dla milionów ludzi w zachodniej Europie w szczególności, ale także w środkowej, tam gdzie nie udało się ochronić miejsc pracy, ale także oczywiście chronić zdrowie. I dzisiaj, kiedy stoimy u progu, a właściwie weszliśmy już za ten próg Narodowego Programu Szczepień, kiedy ta nadzieja jest coraz wyraźniejsza, to chciałbym poprosić właśnie o tę jeszcze odrobinę cierpliwości i zrozumienia, bo wiem, że jest ciężko, ale staramy się wypracować najlepsze rozwiązania. I dziękuję też za tą solidarność i za odpowiedzialność. Za solidarność, bo zakłady takie jak ten w pierwszych miesiącach pandemii już zaczęły produkować płyny dezynfekujące i bezpłatnie dostarczać je do szpitali. To solidarność całej polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, ale także pracowników, bo postojowe to jest coś, co budżet państwa pomaga, ale to nie jest nic miłego. Każdy chciałby normalnie pracować. Ja to rozumiem. I dążymy do tego, żeby ta normalność jak najszybciej wróciła. I dzisiaj widziałem tutaj, w Dzierżoniowie, że szanse na to są bliżej niż mogłoby się wydawać. Bardzo się z tego cieszę, ale jednocześnie starajmy się w tej atmosferze solidarności i odpowiedzialności przetrwać, dotrwać jeszcze do czasu, kiedy już ta akcja szczepionkowa, a tak naprawdę dostępność dawek, bo tylko tym jesteśmy dzisiaj limitowani. Przygotowaliśmy infrastrukturę szczepień na szczepienie około 10 milionów osób miesięcznie. Ale musimy czekać na dawki szczepionek według kalendarza uzgodnionego przez instytucje europejskie, przez Komisję Europejską. I czekamy, ale myślę, że coraz bliżej jest do tego, kiedy będziemy mogli rzeczywiście wrócić do tego, za czym najbardziej tęsknimy, do normalności, do normalnego życia gospodarczego. A przechowanie wartości przedsiębiorstw, takich jak to i setki tysięcy innych, napawa mnie pewnym ostrożnym optymizmem, że tak jak te dobre dane makroekonomiczne, które się ujawniają teraz, za zeszły rok, pokazują siłę naszej gospodarki, tak będziemy w stanie szybko ruszyć ze wzrostem gospodarczym, odbić się już w najbliższych miesiącach i kwartałach. I ten rok może być dobrym rokiem i będzie dobrym rokiem dla polskiej gospodarki.